Na pewno nie wiedziałaś o tym, że Ingrid ma znowu nową kolekcję, tym razem z Vicky Gabor, tym razem kosmetyki. Błyszczyki już testowałam, więc pora na bronzer i to jest dokładnie to samo opakowanie, co w przypadku Lexi. I będę brutalnie szczera, ale to jest beznadziejne opakowanie, bo samo się wylewa, nieważne czy leży, czy stoi, zawsze się wylewa. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale po prostu nie cierpię tych wylewanych bronzerów, bo nigdy nie wiem, ile mam tego nałożyć. Więc zawsze nakładam za dużo i będę nakładała to pędzelkiem. Tutaj pokazuję wam też konsystencję, zapach, pachnie jak syntetyczna czekolada. Na gębie mam samą palacz, dlatego taka różnica między dłonią a mordą. Najpierw pędzel i naprawdę byłam w szoku. Zobaczcie, jak to się ładnie nakłada. Oczywiście ja zawsze nagrywam bez żadnych filtrów. Moja zdziwiona mina, bo naprawdę to dobrze wygląda. Żeby w przyrodzie była równowaga, to doklepałam gąbeczką. Mam jeszcze przybliżenie, robi żadnych plam ani nic, wygląda dobrze. To jest tylko moje pierwsze wrażenie, ale jestem naprawdę w szoku. Daję temu okejkę.